Siemanko, z tej strony Cwaniak i dzisiaj przejdziemy do trzeciej części naszej super gry, mianowicie gry stickowej, ale tej części kradniemy diament. Nazywam to trzecią częścią, ponieważ w pierwszym odcinku grałem pierwszą i drugą część, to jest trzecia i już sprawdziłem, czwarta jest nawiązaniem do trzeciej części, więc muszę nagrać wszystkie części. Tak więc przejdźmy do gry i, no cóż, kradnijmy diamenty. Stick page. Dobra, mamy. Okej, play. Dobra, zobaczmy, jakie tutaj mamy na początku opcje, co w ogóle będziemy mogli zrobić. Piękny diament, tak, naprawdę piękny diament, ziomeczku. To jest to pewnie nasz ziomeczku, zobaczy. Tak, zobaczyliśmy pieniądze, możemy to okraść. Jedziemy tam. Jedziemy tam i musimy to zdobyć. Mamy nasz. To jest muzeum. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to muzeum. Mamy dwie opcje, włamania się i wejścia po cichu. Czuję, że nie da się zgadzać, bo bum, bum, dobra. Zaczniemy od... Na cicho, no bo kurno, jak możemy się włamać na głośno i nie zostać złapanym? Mamy jakiś shrink ray. Okej, widzę, że ten żołądek to taki jakiś trochę nienormalnych rzeczy, więc zacznijmy od tych wejść tutaj. Aha, zmniejszyliśmy się, tylko że pomyśl teraz, ziomeczku, jak ty chcesz powiększyć. Co wielka walka, teraz powiedz, że będę miał jakieś skille i coś będę walczyć. Świetnie. A weźmy sobie pickaxem, wejdźmy co. No czemu Minecraft? Czemu nawiązanie do Minecrafta? A mówią o tym, jak uciekliśmy ten. Jak uciekliśmy z więzienia i to był ten gość, który został zwolniony za to, że nie sprawdził tego. Weźmy, użyjmy samolotu. Nie, to jest oferma po prostu. Ja to mogę coś kliknąć. No! Uśnij. Must be a light sleeper. Okej, no ale skoro tak tutaj. To co, no to w takim razie mogę tutaj wejść, tak? Dobrze jest. Przebiegliśmy do retro. Co mamy tutaj? Diament! I dwóch tych. Metroid. Mario! Pokemony! Jest! Mamy to! Tum! Tum, 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 missing nosh. No i kuźwa pieprzony blue screen. Dobra, to użyjmy super mushrooma. Urekt! Dino Egg. Co jest ta... Wow, dobre! Co ja nie zniszczę... Jak on nie zniszczył tego diamentu? Ja bym ci radził, ziomeczku, pokonać tych tu ziomków i wtedy wziąć ten diament. Co to jest? Celownik? A nie, to jest Center for Chaos Containment. No, dokładnie. Sir? You might want to come look at this. I'm getting chaos readings at 10.6. Gdzie? From the museum. Gdzie chaos? Żadnego chaosu tam nie ma. Over 9. Yeah. It's over 9. Just hit one of those buttons. No i tyle. Pressing situation. Who's watching TV? Get back to work. Nie, naprawdę, gdzie się wzięli z tych. A co mam tutaj zrobić? Jakiś nuklear, procenty. Mogę coś kliknąć? Dobra, klikniemy te procent. Dać taki pseudo procent. Nie mogę teraz pójść po telefon. Odebrać tego. No trudno, musicie na razie poczekać. Ja muszę pójść. O, nawet fajna mam od razu. No świetnie. Wybrać sobie momenty na dzwonienie mi do domofonów i tak dalej. Dobra, weźmy retry. Weźmy teraz to.
kliknijmy jakąś zębatkę, nie wiem jak to nazwać. What the fuck? Co to jest za jakaś maszyna z... What the fuck? Jak mam tu coś pokonać takim... Exit? Ale tam jest diament. Bierz diament i już jedę do exitu. Dawaj, i? Gdzie masz diament? Diamentu zapomniałeś! Masz ty pało. Ale tam jaka masakra leci w tym tym. Nie da się jeszcze nas strzelić coś. Poczekaj, że będzie, nie będzie failu. Nie, nie będzie failu. Mamy jedną stronę pokonaną, tak więc musimy przejść do kolejnych i kolejnych. Bo pewnie więcej ich jest. Dobra, zacznijmy teraz, jeszcze raz spróbujmy, jeszcze raz od wejść przez Sneaky In. Przez Sneak In, a nie Sneaky In, przepraszam. I spróbujmy. Dobra, czyli na pewno już żadnych wejść tędy nie będzie dobre. Nie będą dobre żadne, więc tego możemy od sobie odpuścić. Użyjmy teraz wejść przez górę, Jumble Hoppers. No i nie doskoczył. Tak, nie wiem jakim sposobem polecieć do tyłu, skoro... Skoro skoczyłeś do... spadłeś z góry na dół, to czemu nie poleciłeś na przykład w ścianę, tylko musisz polecieć w przeciwną stronę? Ja pieprzę. Jestem po raz piąty w tym jednym nagraniu, ja się chyba zamorduję. Nie wiem, czym ja skończyłem, ale... Dobra, przejdźmy do następnych tych. Anti-gravity cup. No i coś musi być złego. Nie zatrzymasz się, bo poleci... albo... Świetnie. 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 Zobaczcie, teraz możemy użyć teleportera, który zawsze nie był zły, więc... No i super. Udało się. Teraz co musimy zrobić? Mamy tranquilizer. Dobra, użyjmy tego. Naprawdę on nie potrafi nigdy trafić niczym. Czy on naprawdę jest taką ofermą? Okej. Falcon Punch! Nawet ja bym mocniej go uderzył. No, nie, on nawet go nie uderzył, ja ją po prostu... O, weźmy sobie... O, pisze groszy. Pisze groszy zadziała, bo będzie, wiecie... Pisze groszy. Patrz, pisze groszy. O, pisze groszy! No, nie, no, zadziałał. Dobra, teraz są tutaj. Możemy spać, użyć linki lub portal gana. O, użyjmy portal gana. Ja lubię portala, więc użyjmy portal gana. Co ci zwali? Nawet ja jestem mądrzejszy, przecież powinien użyć sobie tego na tym. I wtedy by mu wyleciało ładnie, ale nie, po co? A, weźmy teraz. Spadnijmy. Oh, for fuck's sake, man! Dawaj, teraz czyli użyjmy linki po prostu i tak zejdźmy, no. Przecież po co tego użyć na początku? Użyjmy pierw portal gana, a potem spadnijmy na to. Laser cutter. Jest laser. Z pierwszej części pamiętam, co się stało z laserem, więc... Motek. Myślałem, że to nie zadziała, no... Canon cheese pla... Użyjmy sera. No myślałem, że ser coś da! Użyjmy planka. Myślałem, że to inny, jakiś inny sposób zadziała. To jest zadziałało. To zadziałało. To zadziałało, no nie wierzę. A się w nas sędzi. Snapneck, diament, skok, rifle. O! Rozpierniliśmy go. Oby dobre. Zapomniałem, że nie potrafi strzelać. A to teraz, skoro on nie ma broni, to on powinien go wziąć kolbą pieprzyć, ale nie, no po co przecież, no. Snapneck, nie wiem co to w ogóle znaczy. Aha, ukręcić łeb. To ja znam. To raczej nasz ziomek sobie skręci, karka nie. Dobra, weźmy sobie, użyjmy po prostu diamentu. Spójrzmy na ryj, diament idę. Zadziałało. To naprawdę zadziałało. Nie wiem jakim sposobem, ale...
Super muzyczka, raba. Ale teraz musimy jeszcze spróbować wejść Bastinem. Swag. Okularki byś przydały, czy coś. Powiedzcie, że ma okularki, powiedzcie, że ma okularki. No. Powinny być okularki. O, jedzie tutaj. Co zrobić? Jump. A to by się nadawało do best fail of the week, czy coś. R. O, R zadziałało, no świetnie. Co da tam zrobić? No, tam była taka ta fajna ta gruszka. Użyjmy Mace'a. Ja pierdolę. Naprawdę? Dobra. To teraz słyszymy tylko po lewo, nie wiem co było. Ściel, dobra, dawaj. Dobra, jedziesz, jedziesz ziomek, nie wiem, nikt cię nie zatrzyma, tam coś jest napisane Tunizja. Czy coś takiego, nie wiem. Nie mam basketa. Aha, to było to na czas, no świetnie. Użyjmy linki najpierw. And after that, they just up and arrested him. Whoa, really? Yeah, that's when I decided I should probably get a different job. I figured night guarding is much less dangerous than driving up. Aha, czyli to był kolejny, to był ten drugi, albo to był ten pierwszy, który mnie wtedy woził, czy coś. Dwie gwiazdki, nie? Branch. Diamentu nie masz. Zobaczcie, użyjmy tego po prawo, nie wiem co to było. Dwie gwiazdki znowu, GTA normalnie. Rok. GTA 5 na kompa będzie później, to mamy chociaż tutaj GTA. Już trzy gwiazdki, no tak, bo zabiliśmy tego, policjanta. Nie, dobrze, nie, dobrze. Rifle. Co da służyć, co da służyć? Bubble. Czemu jakiś bombelek nas... Jakiś pieprzony bombelek nas uratował, no nie wierzę w to. Co teraz, co teraz, co teraz? Co mam teraz zrobić? Diamond. O, nas porwało, ja pieprzę. Co, i co, i co, udało nam się? Mamy diament? Nie mamy diament? Mamy diament! Ale kluba muza. Szkoda, że nie mam żadnych okularków, bo bym sobie założył na bans, bans. Czyli to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. To była trzecia część naszej kochanej gry ze Stickmanem. I do zobaczenia w czwartej części i w innych filmikach. Ja się z wami żegnam. Siemanko, peace, yo!